Jest jedna z takich rzeczy, która bardzo poruszyła świat, ta kwestia twojej czaszki, twojej kontuzji. Chcielibyśmy, żebyś powiedział coś więcej na ten temat. Jak to w tym momencie wygląda, jak to wtedy wyglądało, czy z czegoś chcesz się wycofać, czy coś chcesz jakby zdementować, bo jednak to jest kwestia no, bardzo, bardzo, bardzo delikatna. Co mogę dodać? Bardzo dokładnie zrobiłem badania nawet. Robiłem je dwa razy i twarze, czaszki, głowy, wszystkiego. Jestem na dziś dzień zdrowy, mogę wjeżdżać do oktagonu. No a jeśli chodzi o poprzednią sytuację, to w sumie z włodarzami bardziej za kurtyną na ten temat rozmawiam, więc nie wiem, co mogę mówić, czego nie mogę mówić. Musiałbym to z nimi skonsultować. Niepotrzebnie wtedy w ogóle o tym w sumie wspominałem. No. Wojtek, no, właśnie Amadi to jest bardzo ważna rzecz, bo nie ukrywam, że wzbudziło to dosyć duże kontrowersje i my po stronie naszej federacji też poczyniliśmy kroki w tym kierunku. I mnie osobiście najbardziej sprowokowało do tego, żeby powiedzieć właśnie o tej sytuacji to, że użytkownik Karolka na Instagramie pisał coś, że miałeś pokazać te dokumenty medyczne, po czym odpowiedziałeś, cytuję cię, mówiłem też, że to będzie najbrutalniejsza walka w historii i że ktoś ma paść, a co do dokumentów zabroniło mi Fame MMA, czegoś jeszcze nie rozumiesz. I Amadi, no musisz się przyznać, stary, że tutaj nikt z nas nie zabronił ci publikacji dokumentów, bo taka rzecz nie miała miejsca. Znaczy no, słowo zabronił jest może mocne, ale po konsultacji z wami padły słowa, żebym lepiej nie wrzucał. Nie padły takie słowa. Amadi, tutaj akurat... Jakby nie chcę wchodzić w żadną wojnę z włodarzami, nie będę kwestionował ich słów. Oczywiście. Jeśli tak twierdzisz, to niech tak będzie. Tak, aczkolwiek poruszyłeś federację, gdzie ja będę stał, kurwa, za Fame'a, jak ściana 130-kilogramowa i po prostu Amadeusz mówi prawdę tylko wtedy, kiedy się pomyli. Zleciliśmy jako federacja i spółka badania tomografii komputerowej głowy. Okazało się, że kości pokrywy czaszki oraz pozostałe w badanym zakresie były bez zmian pourazowych, co oznacza tylko jedno, że twoja czaszka nigdy nie była w żaden sposób kontuzjowana. No, ja to jak mogę tylko podsumować, to jakby nie mam ochoty w ogóle walczyć z Fame'em, wiem, że to jest dobre imię, no przedstawiłem wam też jakby poprzednią opinię lekarską, która też jest niepodważalna, która została wypisana w szpitalu i tak dalej. To, co wyszło teraz na tomografię kilka miesięcy później, to pokazuje, że jestem zdrowy, mogę walczyć. To jest jakieś tam papiery wam dostarczyłem, ale w ogóle nie chcę jakby poruszać, znaczy może inaczej, nie chcę iść na wojnę z federacją, czy było tak, czy no, nie, więc ja po prostu się powstrzymam od głosu. My też nie chcemy walczyć z tobą, Amadi, ale jednak są takie rzeczy, które trzeba wyjaśniać i ferwor walki i endorfiny, które spowodowało twoje zwycięstwo nad Adrianem, nie może powodować czegoś takiego, że ty powiesz w walce, zaczynasz gadać o kontuzji czaszki, no okay. Wiesz o co chodzi. No jeśli federacja mi, jeśli się dogadamy za kurtyną, to chętnie opublikuję poprzednią opinię lekarską sobie zweryfikują. Tu chodzi przede wszystkim o to, że... Jeszcze tylko chciałbym przerwać na sekundę, Karek, ja dokończę, bo chciałbym zamknąć temat. No ja też chciałbym właśnie dodać coś, bo Amadeusz przedstawił odcinek RTG kręgów szyjnych. To nie były, to nie ma nic wspólnego z czaszką. Prawda, jest to napisane kręgi szyjne, jest to po prostu błąd lekarski, ale mam też przy sobie nawet zdjęcia tej czaszki. Na podstawie tego rentgenu został wypisany ten cały opis. No. No właśnie dobrze, że się odezwał Casio, bo powoli zbliżamy się do końca, ale jest jeszcze... Ale już nie dostarczyłeś zdjęć czaszki, tylko właśnie... Mam je ze sobą. Masz to tutaj? Na telefonie mam. Mogę ci pokazać. No to może po tym, po konferencji. To może po konferencji będzie ten temat wyjaśniony. Do brzegu, bo jeszcze jest ja mam tematów... najdalej do domu po prostu. Tak, nie? Sobota się spieszy. Dziecko muszę rano do szkoły zawieźć. Tak, takie sobota się spieszy, żeby w poniedziałek być w domu. Dobrze, no to generalnie rzecz biorąc, do meritum, według tego, co otrzymaliśmy od lekarza i według tego, co tutaj mam, twoja czaszka jest w porządku i nigdy nic się z nią nie działo. Więc Amadeusz... Casio, ciszej. Mega cię lubię, stary, bo jesteś, kurwa, fighterem naszej federacji. Dajesz zajebiste widowisko, zawsze dymisz i będę szczery, kurwa. Nie ukrywam, stary, że na Fame MMA dajesz mega dużo. Ale proszę cię, żebyś na przyszłość, no...
dla dobra federacji ugryzę się w język. O to chodzi, nie? Ale nie, nie, nie to miałem na myśli. Ale ugryzę się. No, nie będziesz, innymi słowy, nie będziesz przedstawiał fałszywego świadectwa przeciw Fejmowi swemu. No. No nie, nie do końca, Arek, nie do końca, nie wiem, po chuj drążysz w ogóle. Okej. Okay. No, trochę taka moja rola, Amadi.